Jeżeli myślicie, że ta creepypasta jest jedną z wielu wymyślonych historyjek, po których będziecie mieć brązowe gacie, to muszę was niestety zmartwić. Ta creepypasta jest tekstem realizmu, świadkiem przeszłości, wojny, tragedii, przemyśleń moich i cudzych. Jest świadectwem tego, co dzieje się w latach 20. XXI wieku i przy okazji reliktem dla przyszłych pokoleń. Od dawna istnieje pewne przysłowie. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Wydaje się, że powinno być odwrotnie, zwłaszcza w czasie obecnej sytuacji. To dziwne, że nikt tego nie zmienił od dłuższego czasu. Po tylu latach powinniśmy coś powiedzieć ważnego dla tego świata. Mimo to, że nie jesteśmy politykami stosującymi przysłowie w niezmiennej formie, każdy z nas ma w sobie cząstkę tego srebra zmieniające się w milczenie. Kiedy Putin rozpoczął swoją wojenną operację, to jest bezlitośnie zaatakował Ukrainę, Europa jakby stanęła w miejscu. Te obrazy, które pokazywały się w telewizji, piszą historię, którą nikt nie mógłby sobie inaczej wyobrazić. Spalone lub zesmolone bloki i domy, gruzy, a także martwi cywile, dzieci i młodzież, zgwałceni i pozostawieni na ulicy jak śmieci. Miasteczko Bucza była silnie związana z tymi ostatnimi, gdzie zginęło aż 400 osób, kiedy wojska rosyjskie wycofywały się spod jeszcze niezdobytego Kijowa. Kolejne miasteczko, Mariupol, teraz otoczone przez zgniliznę, pył, smołę i ciała, przechodzi bez własnej woli na własność Rosjan. Dowód? Proszę bardzo. Plac Wolności zmienili na plac Lenina, a na maście flagowym zawiesili rosyjską flagę. Kolejne to Winnica. Miasto w środkowej Ukrainie stało się nie tylko miejscem ataku rakietowego na galerię handlową, ale przede wszystkim miejscem uwieczniania zbrodni bez względu na to, czy ktoś jest zdrowy, czy chory, czy ktoś jest młody, czy też stary. Rakieta nie wybiera sama celu. Leci przypadkiem, choć trzeba powiedzieć przymusowo. W ten sposób przypadkiem w ciągu ułamka sekundy 4-letnia dziewczynka z zespołem Downa o imieniu Liza zginęła w ten sposób. Jaki? Otóż przez przymusowe słowo, jaką jest denazyfikacja, z którą nie miała nic wspólnego. Poza Rosją i Ukrainą grają jeszcze dwa państwa. USA i Polska. Jeżeli myślicie, że to połączenie poskutkuje III wojnę światową, to mogłyby być jakieś szanse. Niestety, ta wojna toczy się tylko między Ukrainą i Rosją, a nie rozchodzi się na inne państwa. Co ciekawe, o mały włos jedna z rakiet nie trafiła na tereny Rzeczypospolitej. Uważam, że gdyby tak się stało, USA odpowiedziałby błyskawicznie. W tej sytuacji Polska ogranicza się do solidarności do Ukrainy i jego uchodźców, a USA tylko do sankcji oraz do wysyłania zbrojenia ukraińskim żołnierzom. Wspomniałem, że Europa stanęła w miejscu. Oczywiście powiedziałem to w przenośni i półprawdzie.
organizacje takie jak NATO czy Unia Europejska stanęły na czele problemu, otwierając i zamykając pewne karty historii. Przez działanie cara Europa stała się ważną sceną polityczną o przyszłość ich bezpieczeństwa. Odcinają się od putinowskiego gazu, Finlandia i Szwecja chcą przystąpić do NATO, a Ukraina, Mołdawia i Gruzja złożyli wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej, z których tylko dwa pierwsze państwa zostały uznane za oficjalnych kandydatów. Jak się okazało, Gruzji trzeba by było zmienić strukturę władzy. Ale niestety czas goni. W samej Rosji można by podzielić na Rosjan aktywnych i pasywnych. Do Rosjan aktywnych można głównie zaliczyć Władimira Władimirowicza Putina, generałów i żołnierzy zaangażowanych w wojnę. Można tu też zaliczyć ukraińskich zdrajców, jak na przykład Waleryja Wiktorowicza Garkawenki. Zdarzyło się, że pewien rosyjski agent zdawał raporty o pobytach ukraińskich sił, lecz po pewnym czasie internet go zaminował na 12 lat. Inny szpieg okazał się być Ukraińcem z miasta Sumy. Gdy tylko usłyszałem o tym, że ktoś kogoś zdradził, to sam się zastanawiam, czemu świat stał się bardzo nieufny. Rosjanie pasywni są jednak po tej dobrej stronie. Kompletnie nie chcą tej wojny. Protestują, a ponieważ policja i milicja są na usługach cara, to dostatecznie je tłumią. Dostatecznie, ponieważ widać, jak po czasie pojawiają się kolejne i kolejne. Są demokratyczną rebelią chcącą zmian. Są jak Nawalny. Tak, tamci chcieli Nawalnego. Tylko Klops ledwo co wrócił do Moskwy, a już zabrały z lotniska putinowskie służby. Tak oto poznaliśmy przepis, jak przeciwnik numer jeden sam wpadł w jego haczyk, pomimo tego, że ryzykował to swoją walką o swoje dla dobra już w większości zakłamanego kraju. Teraz za przekazywanie prawdy o Putinie oraz o jego działaniach czeka go 9 lat kolonii karnej. Pomimo sankcji nałożonych przez USA, Unię Europejską, Japonię, Australię, Nową Zelandię, Tajwan, Kanadę czy też Szwajcarię, to Rosja Putina jakby na to nie reagowała. Kolejnym przepisem jest radzenie sobie z nimi. A to nadaje sankcje odwetowe na USA, a to otwiera podobne do znanych amerykańskich marek sklepy i restauracje. Posłużę się przykładem. Znacie wujka Wanię? Nie? A jeśli wam powiem, że oferuje to samo, co McDonald's? No właśnie. Co gorsza, ci ludzie, co siedzą w biurach tych nowych, rosyjskich firm, nie zdają sobie sprawy, że takim zachowaniem odcinają się nie tylko od Zachodu czy też Ameryki, ale też od zdominowanego kapitalizmu. Tak, małymi krokami komunizm w tym kraju wraca do żywych. Najgorszy jednak jest fakt, że ludzie, którzy nie mają nic przeciwko wojennej operacji przeciwko neonazistom i neofaszystom, są umysłowo okłamywani przez rosyjską propagandę. Widziałem na YouTubie jeden film, jak jedna babka Rosjanka
wyzywała młodą Ukrainkę od frajerów, wiedźm i faszystów. Przypomnę, że autorką tego filmiku jest owa Ukrainka. Przytoczę wam fragment tej rozmowy. Wynosz się stąd! Dlaczego chcesz mnie uderzyć w twarz? Dlaczego mam sobie pójść? Dlaczego rozrzucasz ukraińskie symbole? Ukraińskie symbole? Masz na myśli symbole faszystowskie? Nie, ukraińskie. Jesteście śmierdzącymi, brudnymi faszystami, którzy wywodzą się z narodu rosyjskiego. Dlaczego mnie nagrywasz? Głupia, mam 70 lat, a ty mnie nagrywasz. Wiesz, zrozumiałabym, ale ty jesteś brzydka jak małpa. Jesteś taka brzydka, wiesz? Wiesz, jestem dorosłą kobietą. Przez całe życie będziesz nieszczęśliwa, biedna i brudna, nosząc te tanie trampki za te spodnie za 150 koron. I nigdzie się stąd nie ruszysz. Tak, ja z kolei mam płaszcz wart 25 tysięcy koron, szalik i torebkę. A ty jesteś frajerką. Nawet sobie nie wyobrażasz, co ja ci zrobię. Mam taką siłę. Ty, dziwolągu w brudnej różowej czapce, zgnijesz. Dlaczego ze mną nie rozmawiasz po ukraińsku, co? Ty, frajerko, żyjesz tu z zasiłku socjalnego, co? A może jesteś prostytutką? Aha, wy zazwyczaj pracujecie, myjąc podłogi w moim letnim domku. Ukraińskie kobiety są albo prostytutkami, albo myją podłogi. Słyszysz? Czy to są te symbole faszystowskie? Ty, ciemniaku, nawet nie znasz swojej historii. Wiesz, co się mówi? Władimir cię ochrzcił, Władimir cię pochowa. Link do całości nagrania znajdziecie w opisie. Niestety, takich sytuacji jest więcej niż ta, o której wspomniałem. Jest on niestety filmem incognito, czyli że nie wiemy, jak wyglądała Ukrainka w czasie kłótni oraz to, czy było to nagrane w Rosji czy na Ukrainie. Istnieją inne filmy, podobne, różniące się tematami sprzeczek i wyzwisk. Jedno nagranie było nagrane w samych Niemczech. W skrócie poszło o hasło „Chwała Ukrainie”, wymawiane przez syna kamerującej Ukrainki, a Rosjanin, bo to nie była kolejna babka, kurwił się, bo usłyszał, że ma nie mówić po rusku. Jak chcecie, to możecie sprawdzić to sami, wpisując frazę „Rosjanka wyzywa Ukrainkę”. Wracając do okłamywania ludzi, w Mariupolu stanęła specjalna limuzyna z ekranem pokazującą wiadomości „Rosja Jedin”, tą propagandę, którą Butler sam rozgrywa i manipuluje reporterami jak reżyser dużego kina. Czemu Butler? No tak. Przypomina wam się atak III Rzeszy na II Rzeczypospolitą? Widać tu spore podobieństwo. Przypomnę. 1 września 1939 roku nazistowskie Niemcy Adolfa Hitlera atakują Polskę Ignacego Mościckiego. Natomiast w tłusty czwartek, to jest 24 lutego 2022 roku, Rosja Władimira Putina atakuje Ukrainę Wołodymyra Zełenskiego. Podczas manifestów pojawiała się twarz Putina z namalowanym, adolfowym, czarnym wąsem oraz fryzurą. Takie zachowanie jasno uświadamia powrót do przeszłości, czy też sięgamy po historię, tak jak teraz z inflacją sięgającą około 16%. Jak dla mnie przypomina mi to czasy Jaruzelskiego, kiedy to ceny towarów wzrosły nawet momentami o 50 lub 100%. Może i z rozszerzonej historii zdałem na 30%, ale wiem, co mówię. Teraz to w Dinach, Nettach, Intermarché,
Mediamarktach, Żabkach, a nawet w Mrówkach kolejki sięgają prawie jednej z półek, bo nikt nie otworzy albo drugiej kasy, albo po prostu ludzie szykują zapasy na najgorsze. Zwłaszcza przed wyborami pomiędzy Tuskiem a Kaczyńskim. Ludzie kłócą się ze sobą nie tylko w realu, ale także w mediach. Portale społecznościowe takie jak YouTube, Twitter czy Instagram niekiedy biorą na siebie tyle cierpienia, że tego nie zauważamy. Na YouTubie najpierw nie patrzymy na komentarze, tylko na film, który nas zainteresował. W większości przypadków ludzie po filmie odchodzą, choć pozostawiają po sobie miły ślad. Zdarza się, że ktoś powie coś niefajnego i pod tym komentarzem rozpoczyna się gównoburza. Komentarze pojawiają się co jakiś czas, dając do zrozumienia, że trwa właśnie swego rodzaju publiczna rozmowa. Na Twitterze jest tak samo. Pamiętacie oburzenia byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa? Głównie wysyłał tweety, w których oskarżał ludzi o sfałszowanie wyborów, pomimo tego, że to nieprawda. Czy tak postępuje człowiek, który miał już swoją 3-letnią kadencję? Jedno było pewne. Chciał pozostać przy władzy. I nagle ktoś pojawia się, w tym wypadku był to były wiceprezydent u boku Baracka Obamy, Joe Biden. Skopał mu tyłek, aby wygrać nie tylko z nim, ale z nowymi problemami, głównie z koronawirusem w kraju i na świecie. Teraz przejdę do poważnego problemu. Na Instagramie, dokładnie na moim profilu, zauważyłem bardzo ciekawy zbieg wydarzeń. Aby to zrozumieć, trzeba sięgnąć po genezę z mojej strony. Zaczęło się od 24 lutego 2022 roku. Tak, wiemy, co się wtedy stało. Jak pewnie zauważyliście, Country Humans stał się fandomem, w którym wygląd ma znaczenie. Chciałem jakże upamiętnić to tragiczne rozpoczęcie, dlatego zacząłem kombinować z tłem, ułożeniem i, co najważniejsze, z wyglądem postaci. Oczywiście chciałem pokazać Rosję nie jako wszystkich Rosjan, ale jednego, owego dyktatora. W końcu, po tylu próbach i myśleniu, udało mi się narysować nikogo innego jak Putina w tejże wersji. Posiada ciemno-czerwony mundur, w tym uszankę z pięcioramienną gwiazdą, spodnie i buty o innych odcieniach, na styl ze Związku Radzieckiego. To oczywiste, że to ma związek z jego działalnością w KGB przed przejęciem władzy po Borysie Jelcynie. Co do biało-niebiesko-czerwonej twarzy, to sporo główkowałem, ale udało się uzyskać efekt demona. Bardzo wyszczerzone zęby z językiem węża, bijącym się w przód i na boki. Włosy zrobiłem na styl jak u Hitlera, czyli ułożone na jedną stronę. W późniejszych rysunkach, gdy pokazywałem zaskoczonego lub bardzo złego, jego włosy wtedy stawały dęba. Oczywiście nie mogło także zabraknąć wąsa Charlie'ego Chaplina. Choć szczerze, to Adolf odebrał jego sławę po II wojnie światowej. Poza samą twarzą, palce u rąk były zakończone pazurami. Kilka detali i poprawek i hej, mamy Putina w fandomie. W tym pierwszym rysunku, poza Putinem, narysowałem oczywiście Ukrainę z szabelką i ludową, białą koszulą. Wiadomo, że Ukraina jest ważnym tematem rozmów i rysunków, ale kto nie chciałby w taki sposób oczernić cara? Link do pierwszego rysunku z Putinem znajdziecie w opisie. Do tej pory post ten uzyskał 480 lub więcej polubień.
Może to szerzenie nienawiści jest ogólnie zakazane, za co oczywiście dostaje się bana. Ale kiedy ogłoszono go zbrodniarzem wojennym, Instagram odgórnie pozwolił na taką ewentualność. Wyobrażacie sobie, że pozwolono użytkownikom życzyć mu śmierci? Innymi słowy, świat chce upierdolić reputację i życie cara, a zarazem miliardera. To, co zrobił, sprawiło, że stał się wrogiem numer jeden, jak nieżyjący już Kaddafi czy Osama Bin Laden lub jego nawet następca kilka dni wcześniej, w sierpniu, a także żywi talibowie. Jednak ta gównoburza, którą chcę ujawnić, pojawiła się od 3 kwietnia, kiedy to opublikowałem kolejny rysunek z Putinem w moim stylu. Poza nim były USA i Polska, który ten pierwszy wymierzył mu palcami typu obserwuję cię. Za nimi stoi złoty maszt flagowy z flagami Polski i Ukrainy. Chyba domyślacie się, o co chodzi, prawda? Joe Biden przyleciał do Polski na 2 dni, to jest od 25 do 26 marca. Powiedział tam mocne słowa o Putinie, dyktatorze, tym rzekomym carze. Polska pokazała i do dzisiaj pokazuje swoją solidarność, wspierając Ukrainę i jego uchodźców, których liczba sięga ponad 4,5 miliona. Zanim jednak przejdę do tej gównoburzy, to muszę wam opowiedzieć o sytuacji na zachodzie Polski. Niby nic w tym dziwnego, ale pytanie mi się nasunęło. Owszem, mają darmowy przejazd pociągami, autobusami, ale skąd znają dokładne schronienia w Polsce, nawet w Lubuskim? Czy mają oni tam jakąś rodzinę? Gdzie zamierzają się przenieść później? Co ciekawe, kilka razy miałem styczność porozmawiać z tymi osobami. Jedną kobietę spotkałem przy stacji kolejowej w Zbąszynku. Powiedziałem, że jest mi przykro, że wybuchła u nich wojna. Dobrze mówiła po polsku z tym ukraińskim akcentem. Obwiniała Putina, że to zły człowiek jest i tego typu uwagi. Kolejną osobą spotkałem w parku przy ulicy Stoczniowców Gdańskich 1970 w Międzyrzeczu podczas spaceru. Był to mężczyzna, który akurat pił piwo z puszki aluminiowej. Spytał mnie, czy kopsnę mu szluga. Z racji, że nie palę, powiedziałem ową odpowiedź, ale przysiadłem się obok niego, aby porozmawiać, bo słyszałem inny akcent. Okazał się być Ukraińcem. Nie pamiętam dokładnie, z jakiego konkretnego miasta pochodził, ale sprawdzając teraz mapę, przypomina mi się, że było to prawdopodobnie gdzieś w centrum Ukrainy. Możliwe, że kilkadziesiąt kilometrów pod Kijowem. Poza Azerem i Hiszpanem byli jeszcze Arabowie i Anglicy, ale mniejsza o szczegóły. Tak jak już wcześniej wspomniałem, owego 3 kwietnia wstawiłem na Instagramie posta z serii Draw This In Your Style, czyli zabawie, że oryginał podlegał modyfikacjom od innych twórców, lepszych czy gorszych. Ważne, żeby spróbowali, a jak im jako tako lub perfekcyjnie wyjdzie, to wstawiają na swój profil z oznaczeniem lub wzmianką w komentarzu. Teraz pewnie powiecie, że wykorzystałem owy rysunek w celu swojego zadowolenia. A gówno prawda. Zależało mi na tym, aby pokazali, jak również nienawidzą Putina i wspierają Ukrainę. Taka typowa siatka współpracy. Ten konkretny post zawiera aż 65 komentarzy. Prawdopodobnie po tym zlepku moich słów będzie ich więcej, ale zależy mi na tych aż do 6 lipca 2022 roku. Tyle musiało minąć,
abym się czegoś nowego dowiedział. I jak się okazało, warto było czekać. Początkowe komentarze były tylko o tym, że chcą dołączyć, że to lubią i dodają emotkę serduszka. Jednak największą uwagę zasługują dialogi, które się do tej pory zachowały. Gdy teraz na to patrzę, to muszę przyznać, że byłem rozczarowany. Większość była wypełniona cyrylicą, rosyjskim dokładnie, pomimo groźby zablokowania Instagrama w ich kraju. Oczywiście większość kryła się jako odpowiedzi do tego konkretnego z osobna. Poza cyrylicą były także komentarze napisane po angielsku. Naprawdę chcecie poznać ich treść? Sam nie jestem gotowy, bo jeszcze nie sprawdzałem, co kryje się za ich rozmową. Poniżej zamieszczam komentarze przetłumaczone z języka angielskiego i dialogi z języka rosyjskiego, bardziej warte uwagi. Angielskie komentarze. XYDEX. Dziękuję za wsparcie. I nie słuchaj Rosjan. Obrażają się jak małe dzieci, którym nie dano lizaka. Wierzą, że cały świat kłamie. Mieszkam na Ukrainie i cieszę się, że widzę waszą solidarność z moim krajem. Rosjanie ślepo wierzą w swój rząd i wierzą, że wojna na Ukrainie jest prawdą. Chcą śmierci naszego narodu. Monca Gracowa. Czy to jakiś trend tylko dla lajków? Okej, solidarność z Ukrainą, czemu nie? Ale wojna nie jest zabawna, a to nie jest śmieszne. Jak Rosja, Putin zaatakował Ukrainę, to ludzie na całym świecie próbują na tym zarobić i mówią, że robią to dla pomocy Ukrainie. Nie. A ja się nie nienawidzę, ani się nie kłócę. Po prostu nie mam słów na to, co ludzie robią coś dla uwagi. Miłego dnia. Nic nie jest czarno-białe. Mevre Valera. Po pierwsze, Rosja zaatakowała. To nie tysiące Putinów na Ukrainę. Po drugie, dlaczego nie jest na nim Ukraina, skoro dzieje się na terytorium Ukrainy? I to jest tak, że walczą głównie Ukraińcy i to oni umierają z tego powodu, nie Amerykanie. Po trzecie, w tym roku nie byłoby bez wojny, bo niektóre kraje, także Ukraina, są w wojnie od kilku lat, więc nie wiem, co miałeś na myśli. Po czwarte, to nie może być solidarność z Ukraińcami, kiedy nie można powiedzieć, że Rosja nas zaatakowała. Nie tylko pierdolony Putin. Your Faf No Name. Pewnego dnia wszyscy poznacie prawdę. Rosyjskie komentarze i odpowiedzi. X Upa Boy 1941 X. To okropne. Dziękuję. Emotikon flagi Ukrainy i emotikon serduszka. Border Zone. Opinia Amerykanów nie jest brana pod uwagę. Artur Kulver. Emotikony. Rosja plus Ukraina równa się Rosja. Dialog pierwszy. Ruscia. Straszne. Złożę skargę. Odpowiedzi do tego komentarza. Sina ni. Ruscia, rzuć. Każdy ma podnóżek. X Upa Boy 1941 X. Ruscia, rzuć. Nikt nie potrzebuje twojej urazy i biernej agresji. Dlaczego więc kraje świata i przywódcy nie uznają i nie postrzegają Ukrainy jako potęgi terrorystycznej?
Jestem obywatelem Ukrainy i nigdy nie spotkałem się tutaj z faszystami, terrorystami, Banderem i tym podobne. Rosja. X Upaboi 1941X. Czy myślisz, że normalni terroryści krzyczeliby na wszystkich i wszystko, gdzie są i kim są? Sam nie zauważasz, gdzie mieszkasz. X Upaboi 1941X. Rosja. Tak mówi mi osoba mieszkająca w kraju, który jest obecnie postrzegany jako agresor i okupant. A znak wojska, Z, jest teraz oficjalnie uznawany za znak rasizmu. Wikipedia, pomocy! Nazistowska, faszystowska ideologia na Ukrainie jest prawie zabroniona. Prezydent Wołodymyr Ołeksandrowicz Zełenski jest Żydem. Bander w ogóle nie istniał w XX wieku. Same kraje świata nie uznają Ukrainy za kraj terrorystyczny. Teddy Lupin Black. X Upaboi 1941X. Oczywiście się nie przyznają. Po pierwsze, sami pomogli ci stać się takim, a po drugie, ta wojna jest dla nich korzystna. Szczyty. Jebać cię i twoją Wikipedię o Ukrainie. Nie lubię opowieści. Rusia. Czyli poznałeś siebie? Masz to nawet na swoim profilu. Czy masz to wiosenne zaostrzenie? Pamiętasz, kim jesteś? Dialog drugi. Iwanowa Polina 1033. Nauczyć cię, że zmarłych można uleczyć. Odpowiedzi do tego komentarza. X Upaboi 1941X. Ilu jest tam obrażonych Rosjan i zombie, którzy wierzą w swojego władcę? Co ciekawe, nie krępuje cię fakt, że twój awatar ma oficjalny znak faszyzmu, rasizmu, który jest już na Wikipedii. Jeśli o to chodzi, to dlaczego praktycznie cały świat zdecydował się wesprzeć Ukrainę, Ukraińcy? Iwanowa Polina 1033. Zapytaj cały świat. X Upaboi 1941X. Dlaczego mam pytać, czy jest już jasne, że obywatele krajów Unii Europejskiej, Ameryki i tak dalej chodzą na wiece i protesty poparcia dla Ukrainy? Międzynarodowy Czerwony Krzyż pomaga mieszkańcom, czyli Ukraińcom i ludziom z niemal całego świata, zbierać pomoc humanitarną, odzież, lekarstwa, żywność, a także przyjmować uchodźców, którzy uciekli z Buczy, Mariupola, Czernichowa, obwodu kijowskiego i samego Kijowa, Charkowa. Iwanowa Polina 1033. Mów w swoim języku. X Upaboi 1941X. Róbmy bez obelg w moim kierunku, bo to nie jest miłe i tym samym poniżasz siebie. Mieszkam w niepodległym i demokratycznym kraju, w którym jest wolność słowa i wolność w każdym języku, nawet jeśli jest to język agresora. Dialog trzeci. Teddy Lupin Black. Nigdy nie będę solidarny z obecnym reżimem Bandery na Ukrainie. Z tymi, których pradziadkowie brutalnie zabili mojego dziadka, który walczył w II wojnie światowej, okrzykami chwała Ukrainie. Nigdy ze zwykłymi cywilami, którzy nie popierają reżimu, Ukraina jest najlepszym krajem na świecie i wszyscy są nam winni wszystko. Tak. Ale nie z Banderą. Nie. Nigdy i nie za grosze. Odpowiedzi do komentarza. Kirill Press Gaming. Teddy Lupin Black. Hej, Kremlobocie. Wali na fig. Nikt tu na ciebie nie czeka. Teddy Lupin Black. Kirill Press Gaming. Czy macie wszystkie Kremloboty, które nie zgadzają się z waszą wizją świata? Kto nie jest tu oczekiwany, to ty.
Kill Bless Gaming. Teddy Lublin Black. Wiesz co? Jesteś rosyjskim najeźdźcą. Złożę skargę. Artur Kulver. Kill Bless Gaming. Twoja skarga nikomu nie pomoże. Snusi Killer. Teddy Lublin Black. Jak odróżnić banderistę od Ukraińca? Teddy Lublin Black. Snusi Killer. Często można zobaczyć czerwono-czarną flagę na awa banderystów. Cała jego historia jest napisana na nowo dla Ukraińców. Rosjanie są dla niego uniwersalnym złem i bardzo częste niezgodności ze stwierdzeniami. Snusi Killer. Teddy Lublin Black. Cóż, jak rasiści. Teddy Lublin Black. Snusi Killer. Zdobądź 5 hrywien. Snusi Killer. Teddy Lublin Black. Naruszone. Teddy Lublin Black. Snusi Killer. Biedny człowiek. Instrukcja nic więcej nie mówi. Snusi Killer. Teddy Lublin Black. Nie, oglądam ukraińskich wiadomości. Zawsze sprawdzam je na zagranicznych portalach. Liberov Touch. Teddy Lublin Black. Dlatego mogę ci powiedzieć, jak odróżnić Rosjanina od rasisty. Rasista zawsze ma Z. Ten znak był taki sam z nazistami podczas II wojny światowej. Teddy Lublin Black. Czy wiesz, jak odróżnić Ukraińca od nazisty? Nazista ma flagę bandery i niedokończoną swastykę. Nie pierdol się. Te dupki nie miały Z. Ale masz bardzo podobny symbol. Swastyka azowa. Kim w takim razie jesteś? A może czarno-czerwony nie jest już flagą bandery? Czy mógłbyś go przynajmniej usunąć, żeby się nie zhańbić? Liberov Touch. Teddy Lublin Black. Zacznijmy od swastyki. Teraz w Rosji na czele wszystkiego stoi litera Z. Ale czy wiesz, że to też jest znak nazistowski? I wiesz, jeśli napiszesz ten znak w Niemczech, to zostaniesz uwięziony, za ten znak grozi odpowiedzialność karna. Prawie cała Rosja chodzi pod tym znakiem. To jest wsparcie dla nazizmu. To ty, pieprzysz kurwa, znasz historię, ale to, co daje Azow, to nie swastyka. To propaganda w telewizji, którą tam kończysz. A znak Haka Azowa pochodzi z wołyńskich rodzin szlacheckich i kozich. Był na długo przed narodzinami Bandery i ma starą ukraińską pisownię. Ten znak był tam również przed Piotrem Wielkim. Czarno-czerwona flaga symbolizuje czarną ziemię, a krew Ukraińców jest za wolność tej ziemi. Więc teraz ta flaga jest w końcu istotna. Bo tyle krwi przelano za naszą wolność. Teddy Lublin Black. Tak, 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 skurwysynu. Liberov Touch. Teddy Lublin Black. Nie masz nic do powiedzenia? Widzę, że nie znasz żadnych innych słów oprócz kurwa. Teddy Lublin Black. Nie zamierzam rozmawiać z umytym chochlobotem. Od pierwszej linijki wszystko było jasne. Ja, w przeciwieństwie do ciebie, mam coś do roboty. Tak, dobrze prychasz. Ukraina może być z ciebie dumna. Zresztą, litera Z nie jest oznaką rosyjskiego nazizmu, ale oznaczeniem wojsk zachodnich, więc przestań odwracać fakty. Link do omawianego rysunku i dialogów w oryginalnych językach znajdziecie w opisie. Do tej pory post uzyskał 460 lub więcej polubień. Tłumacz podał mi naprawdę pojebane teksty osób, które naprawdę okazali się być Rosjanami. Najwięcej do popisu miał Rosjanin Teddy Lublin Black. Można było odczytać z niego ignorancję i nienawiść do Ukraińca, w tym XUBABOY1941X. Widać, że dyskusja w dialogu trzecim nadal trwa, ponieważ z dnia 5 lipca ostatni wpis. Zresztą litera Z nie jest oznaką rosyjskiego nazizmu,
ale oznaczeniem wojsk zachodnich, więc przestań odwracać fakty, został napisany tydzień temu. Co do całej reszty z dwóch pierwszych dialogów, to widać kontrast takich bitew. Z jednej strony mamy Rosjan, którzy rzeczywiście trzymają się swojej wersji historii. Z drugiej, Ukraińców, którzy znają prawdę, a wiedzą, z kim mają do czynienia podczas tej konwersacji. Ukraińcy bronią swojej godności i niezależności, z kolei ci drudzy ich słownie potępiają i wyzywają, wręcz olewają. Wiecie, co jest jednak w tym straszne? Rysunki, które widzieliście, zostały przez Rosjan zinterpretowane jako niekorzystna dla nich propaganda. Tak nagle powstali buntownicy, te dzieci, jak napisał XYDex. Jednak czy to rzeczywiście były dzieci? Dzieci używające słowa kurwa i do tego mówiące historię im przekazaną? Coś tu się nie trzyma kupy. Pojawia się co najmniej dwa razy nazwisko Stepana Bandery. Według Wikipedii był nacjonalistą, choć badacze klasyfikują go jako faszystę. Był on współtwórcą organizacji ukraińskich narodnacjonalistów, banderowców. Jednak był odpowiedzialny głównie za ludobójstwa Polaków na Wołyniu i we wschodniej Małopolsce w II Rzeczypospolitej. Co prawda przesiedział w polskich więzieniach, potem w nazistowskim obozie Sachsenhausen. W Ameryce był uznawany za ofiarę nazizmu. Mało tego, w 2010 roku Wiktor Juszczenko nadał pośmiertnie tytuł bohatera Ukrainy. Były co ciekawe przeprosiny ambasadzie polskiej od dozoru z Odessy za decyzję ich prezydenta. Czy został mu zlikwidowany? Nie wiem. Wiadome jest o wywieszaniu obrazów Bandery podczas Euromajdanu w 2014 roku, a w 2019 uczczono jego 100. rocznicę urodzin. To tyle z jego historii. Co do komentarzy o nim, to momentami wydaje mi się, że ci, którzy śmią się nazywać Rosjanami, prawdopodobnie przypisują tytuł banderowcy Ukraińcom. Mogli o nich poczytać, usłyszeć, oczywiście w ich świetle wiadomości, aby to jak najokrutniej wykorzystać. Mam jednak jeszcze jeden kąsek, który mi się teraz przypomniał. Nie mówiłem wam tego od początku, ale na Instagramie mam przyjaciółkę Rosjankę. Rozmawialiśmy w długich odstępach czasowych. Wiadomo, a to ja bywałem zajęty, a ona też, tylko kiedy indziej. Zanim powiecie, że kolaboruję w celu sprzedaży informacji, nie. Ona jest w tej sprawie neutralna. Poza tym, dobrze się dogadujemy jako przyjaciele. Nawet na Wigilię Bożego Narodzenia wysłała mi na privie fanarta. To właśnie tego mam na swoim profilu. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest powiązana z trzecim dialogiem. Niestety nie podam jej niku dla bezpieczeństwa. 7 dni po wstawieniu posta, to jest 10 kwietnia, napisała następującą wiadomość. Cześć przyjacielu. Co powiedzieliby twoi dziadkowie, gdyby zobaczyli łatkę SS Galicja na Ukraińcu w 1 minucie i 20 sekundzie? Zastanawiam się, kim jest pod tym Hitler, Rosja czy Ukraina. Jeśli nie wiesz, czym jest dywizja SS Galicja, przeczytaj to sam na przykład na Wikipedii. Przepraszam, że wyszłam z tym wcześnie rano, ale myślę, że musisz to obejrzeć, żeby naprawdę lepiej zrozumieć, co się kurwa dzieje na tym świecie.
Co do filmu, o którym wspomniała, to wrócę za moment. W każdym razie odpisałem. Znając aktualnie zachowanie moich dziadków, nie byliby zadowoleni z robienia SBU na swoich kamizelkach. W każdym razie sam jestem tym zaskoczony. Po południu przyjaciółka wysłała mi 5 zdjęć. Wszystkie były trochę słabej jakości, ale dało się zauważyć sporo szczegółów. Pierwsze zdjęcie przedstawiało żołnierzy przed wojskowym pojazdem. Większość miała zmazane oczy. Za nimi były trzymane 3 flagi. NATO, Ukrainy ze znakiem i napisem w cyrylicy Azow oraz, co gorsze, flaga ze swastyką. Jeden z żołnierzy robił w tym ujęciu niemieckie pozdrowienie. Drugie zdjęcie przedstawia 2 mężczyzn, zapewne kumpli przed Białym Budynkiem. Jeden z wojskową koszulką, a drugi bez, ozdobiony jedynie tatuażami na klacie i widocznym lewym ramieniu. Na trzecim niektórzy nosili maski zasłaniające usta i włosy. Na czwartym grupa ubranych na czarno w koszulki z białą wersją godła Ukrainy stało za dużą tablicą i niektórzy robili gest Hitlera, a jeden z nich miał wytatuowaną swastykę na klacie. Na kolejnym 5 mężczyzn stało za flagami III Rzeszy i Ukrainy, a jeden pośrodku wykonywał ponownie ten gest. Ostatnie zdjęcie ukazało umięśnionego gościa pokazującego swoje plecy, na którym było wytatuowane godło nazistowskich Niemiec, a obok niego stał chłop z czarnymi włosami. Na koszulce miał ten sam znak, jak na pierwszym wysłanym przez nią zdjęciu grupowym. Czy wykonywał gest Hitlera? Tak. W dalszej wiadomości napisała: popatrz na te obrazki. Są to ukraińskie bataliony Azow, Ajdar, Donbas, Tornado i tym podobne. Możesz je wygooglować i sam sobie poczytać, a potem zrozumiesz, dlaczego Rosjanie i nasi prawdziwi bracia Ukraińcy nie akceptują tego. Nie potrzebujemy nowego nazizmu, dlatego trwa specjalna operacja wojskowa, aby oczyścić nacjonalistyczne bataliony i ogólnie ideologię. Równie ważne jest zniszczenie wszystkich celów militarnych. W tym miejscu wysłałam link. Dlatego w tej wojnie wszystko nie jest takie jednoznaczne. Jest jeszcze jedna część Ukrainy, która czekała na Rosjan i witała ich jako bliskich. Teraz ci ludzie będą naprawdę wolni od nazistowskiego reżimu prezydenta Zełenskiego i jego gangu. Filmik, który wysłała przyjaciółka, nosi tytuł Revenge Praise for Victims of War in Ukraine's Borodyanka. Ukazały się spore ruiny bloków w tytułowej Borodziance, trochę dalej na zachód od Buczy, też blisko Kijowa. Od 15 sekundy przed kamerą w nowym ujęciu przejeżdżają dzieci na hulajnogach. Cała okolica, w której były robione ujęcia, były puste, szare, w gruzach. Przestawiłem na minutę, o której ona wspomniała. Minuta, 20 sekunda. Odwraca się Pop do widocznego z lewej strony oficera z SBU. Widać napis na plecach. Z tyłu widać małym druczkiem SS Galicien. Wywnioskowałem, że może mieć coś wspólnego z tymi zdjęciami, które mi wysłała. Jakby przynależał do tej już martwej ideologii? Moja głowa została w tym momencie roztrzaskana myślą, że tyle Ukraina nie wie o swoich obywatelach. Czemu tego nie zabronili? Nie wiem. Od 1:50 dalszy fragment to przejazd pojazdu z kamerą skierowaną w prawą stronę. Były pokazane tylko ruiny, suche drzewa,
ciemne chmury. Kolejne ujęcie było skierowane na wprost ulicy. Prawie to samo, bo uchwycono w większości zachowane sklepy i dachy. Później znowu ujęcie w prawo do końca filmu. Link do filmu znajdziecie w opisie. Obecna sytuacja na podstawie tych konwersacji prowadzi do wielu hipotez oraz teorii dotyczących tych działań. Patrząc na tą kłótnię, dialogi, to sam mam pewne wątpliwości. Czy rzeczywiście Rosjanie mówią to, co im tam powiedziano? Zwłaszcza, że są podatni na manipulacje i wierzą ślepo w propagandę. Co do rozmowy z Rosjanką, to wierzę w jej opinię, bo przecież, jak mi pisała, jest neutralna w tej sprawie. Ale jej ostatnie zdanie o rzekomym reżimie Zełenskiego trochę mnie zmyliło. Może coś źle zrozumiałem? Tak czy siak, powraca nowa zimna wojna. Powraca w nowoczesnej formie. Nawet przez internet widać ten zarys ich nienawiści i zemsty. Tylko jakiej? Za to, że komuna przestała formalnie funkcjonować? Za to, że Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka straciła kontrolę nad państwami satelickimi i państwami związkowymi już świętej pamięci bloku wschodniego, Układu Warszawskiego i Związku Radzieckiego? Za to, że Lenin, Stalin, Maleńkow, Beria, Chruszczow, Breżniew, Andropow, Czarnienko i Gorbaczow domagali się od świata czegoś więcej niż przekazanie swoich racji? Co oni wewnętrznie planowali? Mimo to, że Gorbaczow żyje, to nie można teraz go o to spytać ze względu na swoją dializę. Tak, ostatnio trafił do szpitala i robią z jego nerkami tak samo jak Andropowowi. Co mam jeszcze pozostaje? Zapytacie. Może i nie jestem ekspertem od teoretyzowania i przepowiadania przyszłości, ale wiem jedno. Trzeba czekać, śledzić i wyjaśniać. Przecież każdy nie chce milczeć w tej sprawie, prawda? Nikt teraz nie chce, żeby milczenie stało się złotem, a mowa srebrem. Prawda? Chciałbym powiedzieć coś jeszcze. Coś więcej. Ale niestety niewiele mogę już zdziałać. Ze względu na to, że nie oglądam często telewizji, to powoli jakbym zapominał o tej całej sprawie. I wątki się między sobą splatają. Jedne z takich zapisów, dzięki którym powracam do tej rozprawy, do tej sytuacji, mam tuż przed sobą, w charakterystycznym stylu. Od 12 lutego 2021 roku zacząłem być utożsamiany z Mickiewiczem, który przybył na Krym, lub też z samym Szekspirem zakochany w pisaniu o miłości. Tak. Sonety stały się nierozłączną częścią moich porozmyśleń. Co tam zawarłem, nie jest tutaj istotne. Istotne teraz, do własnej interpretacji, przeczytam wam 5 sonetów z początków wojny i najważniejsze, według mnie, zbrodnie dokonane na zwykłych cywilach. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, że coś takiego jak wiersz ma w sobie moc pisanej historii. Sonet 85. To nie kraj. Choć ciężko w to uwierzyć, wrażenia stały się faktem. Niedoszły car wschodu rozpętał plotkaną tragedię. Chodu nie wstrzymał. Nie zrobiono mu wrażenia.
Potomkowie kozaków usłyszeli strzały, zgrzyty i wybuchy z nieba. Nadpisała się konieczna potrzeba obrony ich ziem, nim by oszaleli. Po długich latach spokoju się budzi stres zewnętrzny zza oceanu i gór. Wybuch za wybuchem pulsuje ludzi. Nie zadziała, gdy ktoś kary rzuci. Kur bliski carowi i on sam się brudzi. Pierwiastek pokoju krzyczy: na sobór! Sonet 91. Czernichowska krew. Co car sobie pomyśli? Kiedy nastanie pokój? Czy da sobie już spokój? Po fakcie wątpię myśli. Chcieli tylko kupić chleb. Zgliszcza marne zostały jak w Katyniu. Wały krwi pozostały dla gleb. Obraz przeszłością miga. Nic ich nie nauczyło. Diabelska jest ta liga. Co ich znowu zmusiło? Wylała się krwi struga. Na wieki ich zemdliło. Sonet 92. Kup nową mamę. Kozacy błagają o rychłe zbawienie. Car gardzi nimi, skraca braci narodów. Siedzi i się głupio cieszy. Bez dowodów go nie skażą za ohydne przewinienie. I znów rodzi się Katyń. Rozwalił bramę niewinności i wolności. Bezlitośnie spalał istoty. Dziecko smutne, boleśnie rzekło: tato, proszę, kup mi nową mamę. Po co mu jest potrzebna nowa ofiara? Czy coś czuje? Czy da jakąś satysfakcję przez swoje czyny? Czy zwalczy go wiara? Na kozakach rzeź, węgiel i gruzy. Rację dajemy i ich gościmy. Sankcji miara jest ogromna. On nic. Dalej zleca akcję. Sonet 93. Dusza Mariupola. Słyszę głosy dusz w Mariupolu. Błagają, płaczą, spod gniewu cara i bez woli opuszczają. Wiara pozostała na szarawym polu. Czuję, jak odlatują dzień po dniu. Choć ich nie widzę, to wylewam łzy. Lecą hen wysoko, wołają: zły upadnie niebawem w myśleniu. Kiedyś był rajem. Zgliszcza zostały, tak jak w 86. na północy. Dusze odplątały barwy przyszłego jutra, które tym szaleńcom się hen nie spodobały. Błagają nas językiem ojczystym. Sonet 95. List do Buczy. Buczo, piszę z zachodu wielkiej solidarności. Ty zaś odkupujesz kości ofiar carskiego powrotu. Już ciebie drugim Katyniem nazywają w milczeniu. Gram z tobą w żaleniu jako twój potomek bratni. Schowałaś się zdrowa, cała. Wyszłaś chora i w szczęściach. Jak kiedyś przyjdą po cara, przypomnij mi o swych losach, losach braci. Naprawiła godzina tętna w kresach. Wojna nadal trwa. Będę z wami szczery. To, co te zwierzęta robią, przekracza wszelkie możliwości ludzkości i pokoju. Najwidoczniej Rosja nie zamierza stanąć tylko na dotychczasowych ziemiach oraz zbrodniczych działaniach. Najwidoczniej Rosji brakuje ziem,
Tak to przynajmniej interpretuję. Putin stwierdził rok temu, że Ukraina ponoć powstała w XX wieku, że Ukraina, Białoruś i Rosja są jednym i tym samym. Ostatnio doszły nawet słuchy o zmianie zdania co do niepodległości Litwy. Nawet rosyjscy politycy chcą naprawić błędy carów na wschodzie ich kraju, chcąc zabrać Alaskę od USA. Nie ukrywam, od 2000 roku, czyli od kiedy Putin zajął formalnie miejsce Jelcyna, Rosja schodzi powoli na sabaki. Jelcyn, według mnie, był swego rodzaju Jezusem. Tym dobrym, jedynym dobrym w swoim rodzaju. Poza wyjątkami z incydentami alkoholowymi. Putin jest totalnie jego przeciwieństwem. Choć nie pije, to nie robi nic dobrego w kierunku dyplomacji. W końcu był on w służbie KGB. Czy doczekamy się powrotu sierpa i młota w Rosji? Tego niestety nie wiemy. Butler ma teraz zwariowane pomysły. Jeżeli nie zmieni swojej warty, to świat może osobiście wystawić list gończy. Tylko, że nie ruszą sami, bo to będzie oznaczało trzecią wojnę światową. Teraz nikt w Europie nie chce powtarzać tego samego procesu. Nikt nie chce wypowiedzieć wojnie Rosji, bo nikt nie może zainterweniować w interesy agresora. To ciekawe. Wojna między dwoma państwami. Walczą o terytorium, gdzie w międzyczasie Europa przysyła Ukrainie broń i czołgi, a później Polska uzyskała cel ponad 22 milionów złotych na rzecz tureckiego drona Bayraktara. Trochę głupie to myślenie. Interwencja zbrojna srebrem, a solidarność Ukrainie złotem.